Myślę, że miłość jest jak brzoskwinia soczysta, która ma włoski. Jest taka miękka w dotyku, można w niej zanurzyć palce i ma mega słodki smak. Ale z drugiej strony w sumie jest też jak jakaś taka smoła, bezlitosna, parzy, czarna. Bliskość, czułość, dobro. Czy widzisz tu miejsce na zawiłość? Ona doprowadzi cię do celu, ze ścieżki nie zboczysz nicość. To gra wciągająca jak promienie słońca. Gonie nie króliczka, a łapa nie zająca. Miłość nie odtrąca, podaj rękę, mało czasu. Miłość jest bez końca. Tytuł wynika z tego, że miłości nie da się zatrzymać, że albo jest ona cały czas, albo no w zasadzie nie ma człowieka, który by nie kochał. I nie ma to znaczenia, czy kocha rzecz, czy kocha zwierzątko, czy kocha człowieka, czy kocha jakiś kraj. Nie ma to znaczenia. Cały czas jakby funkcjonujemy w poczuciu jakiejś miłości do czegoś, do kogoś. Więc dlatego 24/7. Nie można przerwać miłości. Ona od zawsze jest. Myślę, że nie ma ludzi, którzy nie kochają, nawet myśląc i mówiąc o tym, że nie kochają, nie zdają sobie sprawy, że kochają, ale po prostu może to być właśnie coś materialnego, a nie niematerialnego. Ludzie kochają Boga, ludzie kochają... To jest też miłość, 24/7. Jadę w trasę koncertową do Berlina. Będę miał tam swój set erotyczny. Zapraszam Was w tę niezwykłą podróż. Nie zgadzam się z tym, że wszystkie piosenki są o miłości. Jest mnóstwo tematów, które są poza miłością. Ja na przykład nigdy nie zaśpiewałem o miłości piosenki. Znaczy, na pewno miłość jest emocją, która kieruje naszym życiem, determinuje je w zasadzie, bo jako ludzie dochodzimy do takiego momentu, kiedy chcemy być kochani, kiedy szukamy tej miłości. O co tutaj chodzi? Wiesz, czarna dziura. Wszedłeś do czarnej dziury. Tak, Maciek, możemy czy coś? Nie, możemy, róbmy. Nie ma co już. Chcę przywrócić miecz. Kto widział miecz, halo? Czy ktoś nagrywa ten film? Naprawdę to? Excalibur, zginął miecz. Zginął miecz. Niektórzy miłość tracą, niektórzy miłość odnajdują i wydaje mi się, że to jest takie nadrzędne uczucie. To zadzwoni Agata, jest inna, zadzwoni do Maćka. Agata! Zginął miecz. Tak, miecz, zginął miecza. Ja też jedno. Ten miecz nie jest gdzieś pod tym czarnym? Nie, na pewno nie. Gdzie jest ten miecz? Co się stało? Co mogło się stać? No to nie jest mała rzecz, więc... Ja też tak uważam, że jest pod podwodą. Excalibur, on jest pod wodą. Może to jest Excalibur? 6 osób to jest jednego typa! Nie. Jest? Nie. Co za moc, dziękuję. Ja mam takie wrażenie, że to jest właśnie to ciało Jezusa. Że to jest miłość, czyli wierząc w Boga, wierzymy w miłość i to jest coś takiego. Znaczy, no ja jestem osobą, która uważa, że miłość nie ma płci. Jakby to jest clue, że można kochać w różnych formach i można spełniać się na różnych płaszczyznach jako człowiek szukający miłości i jako miłość, która szuka człowieka. Idę łapać stopa. Człowiek jest taki zniszczony przed życiem. No maksa.